Tracimy gola chyba. Nie! No tak! RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafeCard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie nowo dodanego Batmobila, który jest oczywiście w sklepie z przedmiotami. Zakładka Batmobil 2022. Oczywiście przypominam na start o kodzie twórcy. Ja polecam EDEK, możecie wpisać kogokolwiek jak tylko chcecie. Ważne, żeby kogoś wpisać, bo to jest darmowe wsparcie. Zestaw kosztuje 1100 kredytów. W jego skład wchodzi nowe auto. Eksplozja po golu, co bardzo przypomina te takie pozostałe, co były dodawane do pozostałych Batmobilów. No i inne malowanie. Dobra, ja oczywiście zestaw zakupię. No i zobaczmy, co można w nim edytować. Generalnie można zrobić taki oto połysk, natomiast mi się chyba bardziej podoba ten taki real life, żeby już był w jednej barwie. Nie wiem, tak po prostu wygląda moim zdaniem lepiej. Kół nie możemy ustawić, nawet boosto nie możemy ustawić, co jest dosyć takie negatywne, bo lubię sobie zmieniać go na alfa boosta. Czapki żadnej nie założymy, antenki nie założymy. Wybuch po golu tutaj możemy ustawić, no, dajmy sobie puff. No ale jak widzicie, to takie wybuchy batmobilowe, tutaj jeszcze na szybko pokażę, to są mega podobne do siebie, więc jak macie inne auto Batmobila, to się prawie niczym nie różni. Ślad spod opon, o kurde, jest na takiej dosyć dużej wysokości, no jest uniwersalny, generalnie z lampek leci, to nie jest tak jakby ślad spod opon, tylko no sami widzicie. I dźwięk silnika. Brzmi fajnie, w miarę git brzmi, no ale zobaczymy jak się sprawuje w boju. No i dobra, jest pierwszy przeciwnik. Ogólnie samochód wygląda wbrew pozorom na coś, co może być bardzo grywalne. W sensie jest taki dosyć kwadratowy. Widać maskę to przede wszystkim. Nic tutaj nie zasłania. Hitbox prawdopodobnie do minusa. No generalnie zobaczmy pincha. No chyba to jest do minus, tak po pierwszym pinchu wnioskuję. Nie po tym, że nie trafiłem, tylko po tym, że poleciał taki w specyficzny dominusowy sposób. Ogólnie ziemek się nie rusza, czyli chyba, nie wiem, zwracę uwagę na titla. Dobra, ja sobie polatam. Ostatnio ktoś się zresztą śmiał, że zauważył, że ja narzekam zarówno jak ktoś się nie rusza całkowicie i zarówno jak ktoś za bardzo chase'uje, ale tak prawdę mówiąc wolę już jak ktoś chase'uje, ponieważ no trudniej zrobić jakieś zagranie, natomiast nie ma takiej braku satysfakcji, no bo jak się ziemek nie rusza, no to równie dobrze na freeplayu mógłbym coś strzelić. Dobra, spróbujmy jakiegoś Mastiflika. Nie było to najwyższych lotów, ale przynajmniej no jest gol. Dobra, spróbujmy zrobić coś takiego. No nie, no nie trafiłem, ale fajne to było, taki reset zrobiony. Jeszcze na double tapa. Prawdę mówiąc, nie byłem przekonany, czy zdobyłem właśnie flip reseta, ale ogólnie pierwsze wrażenie z poruszania się tym autem są bardzo pozytywne. Ja ostatnio za bardzo nie grałem w Rocketa, ale to tym bardziej pozytywnie, że ten samochód się tak fajnie odczuwa. Dobra, zniszczmy tego gościa i spróbujmy jeszcze jednego pincha. Czemu by nie? Dobra, ten nie wyszedł absolutnie. Okej. O dobra, chciałem zrobić Mastiflika, ale blok na pełnej. Dobra, może teraz zdążymy Mastiflika. Dobra, nie miałem rozpędu, ale generalnie sam movement całkiem przyjemny jest tym autem. Dobra, może zdążymy na ściankę. Niestety nic z tego nie zrobię raczej. O kurde, nie no, prawie to trafiłem, szkoda, że poprzeczka weszła, bo to by było, no, fajny gol, fajny kąt. Dobra, z tego może być ciężko cokolwiek, chociaż może ground pinch? Dobra, nieważne. Z tego jeszcze blokada. A strzelmy, bo ziemek ładuje wszystkie bramy, to wyrównajmy wynik, żeby sobie nie myślał. Dobra, jest bardzo dobra okazja. Tylko teraz tego nie zepsuć, ale coś czuję, że już to zepsułem, no. To już masakra, sobie nie skontrolowałem fajnie piłki. Okej, gościu zraszuje, albo nie? Dobra, to nam da tak naprawdę przegraną, czyli w sumie whatever. Albo dobra, ja tak żartowałem, 4 do 4, nie wiem czemu do tego nie wyskoczył. No to jeszcze double reset na wykończenie typka i będę zadowolony. Jeden, drugi, dobra, to tego nie było. Dobra, strzelmy gola, bo jakoś mnie już, nie wiem, drażni ten koleś. I zobaczmy hitboxy tego samochodu. Okej, ogólnie jest to hitbox tak, jak sądziłem, do minusa. I prawdę mówiąc, jest on naprawdę bardzo fajnie odwzorowany, więc to auto może być dla miłośników właśnie do minusa bardzo tutaj ciekawe. No i przede wszystkim grywalne. Dobra, ja proponuję zagrać jeszcze jeden szybki mecz pod freestyle, żeby spróbować strzelić coś ciekawszego, no i potem standardowo jeszcze rankingowy mecz na koniec. Okej, to może być spoko.
Niestety nie pykło mi. Nie wiem, nie mogę wyczuć, nie wiem czy to jest kwestia, że ja jestem nierozgrzany, czy po prostu... W sumie nie wiem, ale generalnie mi coś ten Musty Flick nie wychodzi tym Batmobilem. Okej, jest okazja fajna. A może jakiś... Ej, chciałem powiedzieć Grand Pinch czy cokolwiek. Natomiast sobie tak źle setupowałem, że już nie można było nic większego zrobić. Dobra, nie wiem czy styknie boosta. O! Wyskoczył? Nie no, na bloka niestety. Liczyłem, że mięśniej będziemy mogli zrobić Grand Pincha. A teraz przynajmniej mamy 100 przyspieszenia. I chyba wolną ściankę, jak się uda to jakoś szybko zrobić bez zdania się zdemowania. Okej, on to trochę wybił, ale i tak jakoś... Dobra, nie trafiłem. Okej, szansa na double reseta. Proszę, uda się. Jeden, drugi i nie udało się. To znaczy, nie tego oczekiwałem. Jakiś double tap, proszę. Nie, no nie trafiam. A to jednak kwestia jest mnie, a nie auta dzisiaj. Bo samochód na moje czytanie ścianki nie ma za dużo wpływu. Dobra, ground pinch. Nie no, masakra, znowu sobie źle setupowałem. No nie no, generalnie dzisiaj ewidentnie farma nie oddaje. Kurde, prejumpuje ziomek. No dobra, gol bez tego będzie, ale to znowu nie to co chciałem. Pinch, proszę, niech wejdzie od poprzeczki chociaż. Kurde, w sensie od poprzeczki, od sufitu mi chodziło. Dobra, 0 sekund. On mnie pewnie zraszuje. No tak jak sądziłem, bo chciałem zrobić jeszcze jakiegoś ładnego flika, ale to było w sumie do przewidzenia, że ziomek będzie raszował. Nie wiem, próba utrzymywania piłki na dachu, niepowodzeniem zakończona. Dlatego zagrajmy rankę do 1v1. Tak, w ogóle nie skomentowałem aspektów wizualnych chyba za bardzo tego samochodu. No to prawdę mówiąc jest nie w moim stylu jakoś tak. W sensie jest okej, okay, nie ma jakoś tak, że turbo odrzuca. Dla mnie w sumie się liczy to bardziej, że jest grywalny. Natomiast wizualnie to nie porywa. Nie wiem, ale to wizualia to wiadomo, każdy ma odmienne zdanie. Może ktoś jest fanem właśnie filmu czy cokolwiek. Nie wiem, czy ten film w ogóle, chyba go jeszcze nie było, w sumie mogę sprawdzić. Tak w sumie fajnie w takim rankingowym środowisku sprawdzić to auto. Na tych casualach, prawdę mówiąc, już mi się na tyle ranga podbiła, że ci przeciwnicy nie są tacy turbosławi. Bo, o kurde, nie wiem czy to... Chyba fart po prostu, ale on to źle zrobił prawdopodobnie. Proszę, niech wejdzie. Niestety za bardzo do lewej. Okej, minął nas, ale to mu nic nie dało jeszcze. Sobie zbieramy piłę, udajemy, że mamy przyspieszenie, bo czemu by nie. On tutaj panikuje trochę. Dopóki nie zrobi Quicksilver Pincha, to jesteśmy w domu. A to sobie lekko wybije do boku, chociaż to mi za dużo nie da. Chociaż mamy teraz setę, nie dajmy się zniszczyć, to jest cel numer jeden. Okej, ominięty ładnie. Ale auto na pewno nie czuję, jakby mi przeszkadzało. Jak na hitbox do minusa... Jest bardzo fajne, to znaczy bardzo fajne, no widzicie, że nie sceliłem na razie nic. Ale czuję, że jest naprawdę spoko. Sobie weźmy do lewej. Nie, spoko się tym autem jeździ. Tak już abstrahując od formy dnia, to naprawdę jest przyjemne. O! Nie wiem, czy go rozłączyło na chwilę? Ale to trzeba wykorzystać zaraz. Okej. Podbita piła. On to wykopuje, nie mam boosta, nie zauważyłem. Dobra, zbierzmy tego. Ale dobrze. Dobrze, że on chyba też nie miał. Okej, przybity. Ładnie. Dobra, to jest chyba najbardziej bezbramkowy mecz jedynkowy, jaki ostatnio grałem. Pół meczu i dopiero dwa gole. Pewnie teraz, jak to powiedziałem, to padnie 5 po samym kick-offie. Ale zobaczymy. Na razie się spoko gra. No i czekajcie, bo chyba tracę po wznowieniu zaraz. Dobra, nie tracę, bo spajacowo ziomek. Spróbujmy nie dać się zniszczyć znowu. Okej. Ładnie. On zagrywa do defa, nie trafi w boosta. Zniszczmy go! Nie no, szkoda, że go nie zniszczyliśmy, to byłoby tak dobre. Się zaraz respiseta. Jeszcze jest bumpnięty typek. Dobra, jest wszystko co potrzebowaliśmy. I jeszcze teraz, żeby tą piłę zgarnąć jakoś. Niestety musimy skoczyć. O nie, no i teraz nie zdążyłem uniknąć i tracimy gola chyba. Nie. No tak! Nie, co to było? To było najbardziej lasy... Nigdy tak fartownego respa nie miałem, aż mi się przypomniał jakiś stary odcinek z Bruzem, co chyba 3 gole tak obroniłem. Co to było? Jaki bump? Ej, to było najbardziej fartowne? Naprawdę, już sobie to zapiszę. To było najbardziej fartowne coś, co się mogło stać. Ale jestem zadowolony teraz. Kita, że nie siedzi żaden klip czy cokolwiek. To coś ugrało mi dzień. Spróbujmy tą piłę jakoś zabrać, żeby... Nie no, dobra, sorry widzowie za to, co ja tutaj prezentuję. Pozytyw jest taki, że on jeszcze nie wie, że robimy takiego kick-offa. Już i tak się w miarę zabezpieczył. Dobra, z tego nie ma gola. To jest najważniejsze. Ja się dałem zdemować, bo jestem niezbyt mądry. No nie, proszę, nie przegrajmy. Dobra,
Czas zrobić mi sklika na wznowieniu. Właśnie tego potrzebowałem. I 3 do 3. Nie wierzę w siebie. Byleby teraz nie strzelił bezpośrednio. Dobra. Już się tutaj zamotał. Dlatego dostaję demo za karę. No to 3 bramkowa przewaga dosyć szybko została roztrwoniona przeze mnie. Ale czego się nie robi, żeby strzelić flika na 4 do 3? I teraz ziomek się dla odmiany wywalił. Co to jest za mecz? Masakra. Najgorzej, że to jest tak naprawdę blisko Supersonika, czy najwyższej rangi. I widzicie, jaki to jest poziom aktualnie. W sensie, nieważne. Chodzi o to, że każdy popełnia głupie błędy. Okej. Okay. Nie mam boosta. Spróbuję fliknąć nad nim. Udało się tak fliknąć, że nie wpadło do bramy przynajmniej. Nie udało się tu bumpnąć go zarazem. Ale może? Dobra, jest 6 do 3, to powinno być to. Mam nadzieję, że ziomek się podda, bo prawdę mówiąc nie chcę zostać ponownie tutaj skambekowany, bo 3 bramki jak stracę w kolejne 3 sekundy, to byłbym smutny. Spróbujmy zrobić fast kickoffa. Ale u mnie to tam idzie jak krew z nosa. Okej, nie ma gola, bumpnięty gostek. I sobie poróbmy tak. Proszę. Jakiś tutaj ładny gol, jeszcze z bumpem. Czy to był musty flick do bumpa, czy mi się wydaje? Zobaczmy replay, żeby go jeszcze zdenerwować, chociaż i tak już raczej nie wróci do meczu. Ale co to było w ogóle za zagranie? Musty flick do bumpa. I się poddał, idealnie. No ale po tym zwycięstwie to auto wygląda dosyć mizernie, przynajmniej dla mnie. No i dobra, żeby tu jakoś podsumować, to samochód ma hitbox do minusa i jest naprawdę bardzo dobry na tym hitboxie. Jedyna kwestia jest taka, czy chcecie na pewno ten samochód kupić ze względów czy to wizualnych, czy to fanowskich, bo innych względów to właściwie nie widzę, no bo można równie dobrze sobie pykać darmowym Dominusem i nie wydawać 1100 kredytów. Jeżeli ktoś nie ma na przykład żadnego Batmobila jeszcze kupionego, no to oczywiście można zakupić ten pakiet też dla wybuchu. Ogólnie 1100 kredytów to moim zdaniem jest w miarę git wycena. No, głównie dla osób, co właśnie nie mają innego Batmobila wykupionego. No a tak to tyle, co mogę powiedzieć o aucie, to że jest naprawdę przyjemne. Natomiast wiadomo, kupią go pewnie tylko osoby, co im się podoba wizualnie, albo są fanami Batmana, no bo tak poza tym to nie widzę, dlaczego miałby ktoś go kupić. Chyba że kolekcjonuje po prostu pojazdy. Raczej prosi nie będą nim grali, nie wydaje mi się, żeby był dużo lepszy od takiego chociażby Dominusa, a już samym Dominusem na proscenie się nie gra. Ja już nie będę przedłużał, zapraszam oczywiście do zostawienia suba i lajka, no i bez przedłużania, elo elo.